Dobra, zrobiliśmy check-outik. Idziemy sobie na jakąś kawkę usiąść, żeby pomyśleć, czy zostajemy na jedną noc więcej tutaj, czy się po prostu zawijamy i wrócimy tu. Musimy to dobrze przeanalizować, bo nie jest to łatwa decyzja. What do you think? To stay or go? I don't know. To stay here actually is cheap. Yes. Anyway, if we're gonna go back, we're gonna spend more money. So maybe it's okay to stay one night more. But the other side, here we have some place to stay there. Yeah. And we see what you wanna see more or less, yeah? Yeah, more or less. Through the vibe and checking what we wanna. More easy to make some decision, yeah? Yes, yes. Yeah. Let's drink coffee, yeah. Another coffee. Nah, this previous day was not for me, it doesn't work. I need strong air. I need strong air. Zatrzymał nas, żeby samochód mógł wjechać. Widzieliście, jaka obsługa? Kto bogatemu zabroni, nie? No fajnie, chodnik jest, jest trochę miejsce, nie trzeba ulicą iść. A jak widzimy, niska zabudowa miasta. Nie ma tu żadnych jakichś wieżowców czy wyższych budynków. I like their garb. O, ta AGD shop. Oh, what the mats. He have story behind him, yeah, eh? Dobra, jesteśmy tutaj, Feel Good Coffee. Taka jedna chyba z większych kawiarni albo czy też firm zajmująca się kawą i ziarnem. Exactly. It's time for good coffee. Hi. Logo as a coffee. They're selling coffee beans. Thank you. Jest całkiem tu przyjemnie, całkiem fajnie, jest dużo ludzi, nie za bardzo chce nagrywać, jak to wygląda. Taka otwarta przestrzeń, dach z blachy, na jakichś balach drewnianych i to wszystko. Nie mają jakiejś tu takiej speciality coffee, dużo obcokrajowców tutaj przychodzi widać, więc się zastanawialiśmy, w czym jest różnica pomiędzy ice coffee a ice black coffee. Więc zamówiliśmy te dwie, zobaczymy, czy jest jakaś różnica, czy nie. Także dobra, napijmy się i zobaczmy. Kawka kosztuje 2,75 dolara. Ja czekam jeszcze na jedną wiadomość od kogoś, ale chyba jedziemy i tyle. Chcieliśmy obejrzeć jedno miejsce tutaj, ale chyba dzisiaj nam się nie uda. I trzeba sprawdzić bilety, o której są. No i dobra, i przyjechała kawa Ice Black Coffee. Tak to wygląda. Fajny talerzyk, podoba mi się, ładnie się to przedstawia. A to jest tylko Ice Coffee. Też na ładnym talerzyku, ładnie się przedstawia. Czyli to taka biała, ta z mleczkiem. Nice place, eh? Nie, no to... Czyli taka jest różnica pomiędzy Ice Coffee and Ice Black Coffee. Dobra, napijmy się. Życie jest za krótkie, żeby pić jakąś słabą kawę. Wow. What? That was strong. Black pepper coffee. You like it? How about the taste? It's just black strong? Pepper coffee. Tak, strong. They have aroma. They have aroma. Want to try mine? Good, without sugar, eh? Uh-huh. Bardzo dobra. No z mlekiem, taka bez cukru. No dobra, dobra. Dobra kawa. It is same, but they just adding. Mm. Okay. Very nice. Which one you like it? Black.
No ale... Dobra, jednak zdecydowaliśmy jechać stąd, ale zanim pojedziemy, bo czeka nas 6-godzinna podróż z powrotem, to sobie zjemy już na miejscu. I tak się przedstawia jedzenie, kurczaczek curry, czy jak to zwa, a Lucy wzięła sobie kurczaczek parmigiano europejski. Prezent nice, eh? Yeah, it's strange. I ordered the rice, I ordered this kind of. Próbujmy, co to za kurczak curry. Bardzo dobry. Like fried breast with the bacon and parmigiano cheese. Okay, how was good? $5. No to co, smacznego i w trasę, co? No dobra, człowiek się najadł, zjadł, może ruszać w trasę, mamy 15 minut do odjazdu, więc co, trzeba tuk-tuka brać i jazda stąd. A, ile to wszystko nas kosztowało? To wszystko kosztowało $13, tak? 2 talerze jedzenia i 2 kawki. Normalnie, dobra. Co, śmigamy, bierzemy naszego tuk-tuka gdzieś, za niedługo nadjedzie i jedziemy. I 6 godzin jazdy, o bądź, aż mi się nie chce. Ale trzeba to odbędzie. How you feel after lunch? Oh, good, nice. Good coffee. Ready for 6 hours? Did you see that? And it just the peach. So coconut can kill you. Can hurt you, yes. Badly. Yes. Okay. I know. Confirm. Bardziej wygodnie, ma nawet ekraniki, będzie można sobie obejrzeć jakiś film czy coś, jak mają, jeśli ma słuchawki. Ale to i tak nie zmienia faktu, że 6 godzin w takim autobusie to będzie trochę męczące. 6 hours even bus like this gonna be. But it look more confident. Compared to this vintage bus from Korea, for sure. They have candy, tea, toilet. To waiting for the stop. So they not gonna stop? I don't know. I don't know. Dobra. Dobra, zobaczmy co oni tu mają. Filmów nie ma. YouTube. Mają YouTube'a. Coś tam mają. Jackie Chan have a new movie? Or is it old? No. Dobra, jakiś YouTube jest, filmów nie ma, coś tu się wymyśli. Dobra, na razie odpoczywam, może uda mi się przespać z pół godziny i co? Zobaczcie to, tutaj w ogóle jest woda pomiędzy tymi dwoma szybami w oknie. Widzicie? Hop, hop. Gdzieś przecieka pomiędzy szybami, gdzieś uszczelka jak nawaliło tej wody. No nic. O bądźcio,
żeby wzięliśmy lepszy autobus, Mercedes. To jest to Mercedes? Nie. Bo to jest puto logo. Puno, but it's terrible. It's really terrible. I almost cannot handle this, how he's shaking all the time. I can feel every second how he used the brake and accelerate. Doesn't make me feel good. No. And it's 4 hours more. And I already have enough. Oh my god. Wow. So this older bus was more used to these roads. This bus, I think, is too sensitive that way. You feel everything. Oh. Hi. Headache. Dobra, udało się. Dojechaliśmy, 6 godzin poszło. Ale uważam, że to była chyba jedna z najgorszych przejażdżek autobusem, jakie chyba miałem. Te ostatnie 2 godziny. Tylko żygać mi się chciało, tak mnie wytrzęsło, tak mnie wytelepało, że myślałem, że naprawdę będę tylko siedział i żygał, bądź dosyć już miałem tego na maksa. Okej, a jeszcze musimy wziąć taksówkę i jechać do hotelu. I zaczyna padać, żeby tego było mało. Tyle. Widzimy się jutro.